Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. W piątek hala widowiskowo-sportowa w Kępie będzie drugi raz areną gali Solo Combat Federation. Już jutro będziemy mogli zobaczyć 11 pojedynków, 9 w formule MMA, 1 w formule grapplingu i 1 walkę sportowców z krwi i kości oczywiście. Bez rąk pierwsza taka walka bodajże w Europie, myślę. Jutrzejszy event, myślę, że wszystko zapowiada się bardzo dobrze. Jak będzie, zobaczymy. Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby to wszystko wyglądało o wiele lepiej jak na rozdaniu numer 1. I myślę, że tak właśnie będzie. Jak i cała oprawa, tak i same walki, myślę, że będą cieszyły oko wszystkich kibiców. Jak najbardziej zostało kilka biletów z tego względu, bo część zawodników zwróciła nam bilety, więc będą one dostępne jeszcze jutro jak najbardziej w kasach przed galą. Karta walk zaplanowanych na ten wieczór wygląda imponująco. W oktagonie zobaczymy 22 zawodników w różnych kategoriach wagowych. Kibiców w naszym regionie najbardziej elektryzuje pojedynek Ariela Witka z Maciejem Smokowskim. Będzie to przedsmak walki wieczoru, w której Mateusz Janusz walczyć będzie z Filipem Tomczakiem. Jeden i drugi jest bardzo mocny, charakterny, mocne ciosy. Widać, że bardzo wysportowani, mają podobne warunki, dobrze zbudowani, silni. Będą, na pewno będą mocne fajerwerki. W czwartek na krytej pływalni odbyło się oficjalne ważenie. Początek gali o 19:00. Walkę wieczoru przewidziano na 22:30. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.